Chciałbym bardzo prosić. Druk nr 491, projekt zarządu. W sprawie projektu uchwały nr 393 2013 roku Rady Przewodniczącej Czarnej Czerwonej dnia 28 maja 2013 w zakresie ustalenia zadań powierzonych dziennictwu Czarnej Czerwonej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Paragraf i tu mamy 1 zamiast 4 jest 1 i zamiast 5 jest 2. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres zadania pod nazwą modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy przedszkolu nr 14 przy ulicy Miejskiej Bocznej. Kwota 61 500 zł na zadanie pod nazwą przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych 61 500 zł przedszkolu nr 14 przy ulicy Miejskiej Bocznej. Dwa. Paragraf uchwała wchodzi w życie z tym podjęcia. Tu chciałbym wyjaśnić. Propozycja pani dyrektor była, abyśmy dali na przystosowanie tych pomieszczeń 51 500, 10 tysięcy na przystosowanie dokumentacji, bo teraz tak, nie zrobimy akurat tego podjazdu w tym roku, no niestety, tak, te pieniądze jakąś dziwną drogą wędrowały do zero, że one już prawie są, ale jeszcze tam podpisane, bo nie ma zarządzenia prezydenta. One generalnie będą, więc chcemy, żeby te pieniądze nam nie przypadły, to jest jedno, więc możemy zrealizować to zadanie przeznaczone na przystosowanie tych pomieszczeń. A tak jak mówię, była to kwota 51 500, a 10 000 mieliśmy dać na dokumentację dotyczącą stworzenia windy dla osób niepełnosprawnych, obsługujących partię, to pierwsze piętro plus przystosowanie toru przy tym ogródku. Ale na zarządzie przedstawiłem to i sam też od razu, no przedstawiłem, że była taka propozycja, ale od razu wyjaśniłem, że nie możemy tego dać, bo wraz za przeznaczeniem tych pieniędzy na tą dokumentację musielibyśmy od razu w WPF-ie wprowadzać pieniądze na projekt, na realizację tego i realizacja tego podjazdu, bo tam jest cała oszklana jakby wejście, winda, budowanie, przejście na pierwszym piętrze. Rozmawiałem z panem jakim architektem Jonakiem, który to mówi, że to jest kwota gdzieś około 600 tysięcy. Przed chwilą rozmawialiśmy, będziemy najlepsze przez dzielić pieniądze w wysokości 370 tysięcy na nasze placówki, więc sami państwo wiecie, 370 tysięcy rocznie przeznaczymy na placówki, a w jednej szkole musielibyśmy dać 600-650 tysięcy. Więc ja się kategorycznie nie podpiszę, bo czymś takim nie przedłożę takiego projektu uchwały pod sesję, tak żebyśmy po prostu później chodzili, nie wiem, wytwarzali sobie jakby pragnienia, a nie będziemy w stanie zrealizować, no. Nie ma pieniędzy, nie możemy tego, po prostu nie mamy środków i nie przedłożymy, więc pozwoliłem sobie, aby te pieniądze szły na przesyłanie pomieszczeń całej kwoty. Może być pani nie, dyrektor też niepocieszona, ale nie wiem, no musimy się kierować jakimś rozsądkiem. To jest moje zdanie. Otwieram dyskusję. Proszę? W tym przedszkolu będzie robiona termomodernizacja. Tak, sama termomodernizacja plus zabezpieczenie osiadania budynku. Pani radni, panowie radni, bardzo bym prosił o pan radni, żeby też słuchać tej dyskusji, bo odpowiedział pani Ani Lipacz-Wiedź, to wyjaśniam, że pan jest kwota około 900 tysięcy. Pan Jaśkowiec może wyjaśnić większe szczegóły. Jak będzie to dofinansowanie do Muńskiej Bocznej, z jakiego funduszu, to jest pani Moniko. O Muńską Boczną, czemu modernizacja, to jest z funduszu norweskiego 80 tysięcy. Z funduszu norweskiego będzie dofinansowanie. Ale chciałem, żebyś to wyjaśniła, nie prowadzi tej dyskusji. No pewnie 900 tysięcy tu halo, czy tam hafą, siódmy etapie, to zrobimy przeszkolę. Więc tu ocieplenie i zabezpieczenie przed osiadaniem, to jest kwota 900 tysięcy, a tam sama taka winda jakby z klatką schodową, z tym to jest 600-650 tysięcy. No. Ja tylko mam wniosek formalny, żeby przyjąć tego króla jako honorowego. A króla też, króla też na termomodernizację młodzieżowego domu kultury jeszcze. Albo honorowy na
Otwieram, Boże, zamykam dyskusję. Dziękuję, przystąpmy do głosowania. To jest za poparciem punktu numer 491. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, uchwała została podjęta.